Studenci z Kirgistanu, Chin, Gruzji, Wietnamu, Ukrainy czy Japonii. W sumie 200 osób stacjonarnie i tyle samo zdalnie przez miesiąc będzie się uczyć poprawnej polszczyzny. Na początku sierpnia ruszyła 34. Letnia Szkoła Języka, Literatury i Kultury Polskiej w Cieszynie. Oprócz wykładów kursanci biorą udział w warsztatach kulinarnych, rękodzieła, wycieczkach czy koncertach. Magda Sincewicz. Chociaż wakacje to najczęściej odpoczynek od szkoły, to są tacy, którzy akurat wtedy się uczą. I to z własnej woli. Choć trzeba zaznaczyć, że momentami w bardzo nietypowy sposób. Otwórz oczka, kochanie, mamy nowy dzień. W Cieszynie rozpoczęły się zajęcia w ramach Letniej Szkoły Języka Polskiego. Zaczynaliśmy 34 lata temu od 20 studentów. 34 lata później doszliśmy do 400 studentów. W tym roku pobiliśmy wszelkie rekordy, zarówno ilościowe, jeśli chodzi o ilość studentów, ale na miejscu równolegle z kursami online. No i w ilości krajów, bo krajów jest 62. Ich mieszkańcy na co dzień mówią w różnych językach. Tu jednak łączy ich jeden – polski, choć grupy są na różnym poziomie zaawansowania. Uczymy ich oczywiście gramatyki i struktur gramatycznych, ale zawsze w kontekście komunikacyjnym, czyli konkretnej sytuacji. Proszę zobaczyć, że po trzech spotkaniach umieją się przedstawić, umieją wskazać na zawód, ale też potrafią na przykład tworzyć w izolacji formy z miejscownikiem, określając, gdzie na przykład, nie wiem, studiuje student. Lub pracuje dziennikarz. Tu grupa zaskoczona naszą wizytą od razu wiedziała, jakich użyć słów, mimo że polskiego uczą się dopiero od kilku dni. Kim jest Magda? Chloe, kim jest Magda? Kim ona jest? Ona jest dziennikarką. Dobrze, Ania, gdzie ona pracuje? Gdzie pracuje Magda? Pracuje w telewizji. Ona pracuje w telewizji. Ona pracuje w telewizji, tak? Część ze studentów, którzy przyjechali do letniej szkoły w Cieszynie, ma polskie pochodzenie. Dlatego też chcą poznać nasz język. Inni mają z nim styczność w pracy. Jak masz na imię? W Ukrainie nie mam do czynienia z językiem, tylko w jakichś tam dokumentach, bo pracuję jako tłumaczka. A praktyki w mówieniu nie mam, więc to jest dobra możliwość, żeby pogadać z kimś, nie tylko z Polakami, a nawet z ludźmi z innych krajów. Są tu też i tacy, którzy oprócz mówienia obserwują, jak Guilherme, który w Brazylii uczy języka polskiego. Przyjechał do Cieszyna, bo chce to robić jeszcze lepiej. Studiowałem polonistykę tam w Brazylii, ale kierunek moich studiów było fonetka. No, to dlatego jestem tu, bo potrzebuję zobaczyć, jak dokładnie uczyć inni, no, bo czuję się, że dla mnie trochę brakuje jakaś metoda. W przyszłym tygodniu od 12 do 18 sierpnia dla studentów zaplanowano Tydzień Kultury i Tradycji, organizowany w ramach Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024. Przez 7 dni będą odbywały się spotkania z kulturą, realiami, literaturą oraz językami z całego świata. Słuchacze letniej szkoły będą częściowo wystawcami, prezenterami i nauczycielami.